Nie dalej kała na ich, ona najpierw była przyjaźń, a później miłość. Miłość ich połączyła. Związek się rozpadł, ona w jego telefonie zobaczyła zdjęcia nowej dziewczyny. I tak się okazało, że on nie kocha Ilona, a pokochał Anię. Ilona się wkurwiła i z kuchni wyciągnęła niebezpieczne narzędzie. Pojechała do niego do domu i wbiła mu je prosto w serce. Później prokuratorskie zarzuty i sprawa sądowa. I za zabicie dostała wyrok dożywocia. Młoda dziewczyna wtedy miała 18 lat. Już popełniła przestępstwo i zjechała na kryminał. Ona we Warszawie się ukrywała, ale szybko w Warszawie na Mokotowie została zatrzymana. Później prokuratorskie zarzuty i sprawa sądowa i za zabicie dostała wyrok dożywocia. Elo.